Kufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Dębicy zorganizował konkurs dla dzieci i młodzieży w służbie niepodległej. Rozdanie nagród i wyróżnień odbyło się na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego. Konkurs odbywa się po raz czwarty. Nazwa tej edycji nawiązywała do setnej rocznicy odzyskania niepodległości oraz 660. rocznicy lokacji miasta Dębica. W tym roku koncentrowaliśmy się na postaciach, które brały udział w walkach o niepodległość w czasie I wojny światowej i te, które w dwudziestoleciu międzywojennym w różny sposób się zapisały w historii naszego miasta na różnych niwach, czy to wojskowej, politycznej, sportowej, biorąc udział w odbudowie miasta i potem funkcjonowaniu jakby w Dębicy już w odrodzonej Rzeczpospolitej. Na konkurs napłynęło 50 prac. Na wręczenie nagród do sali sesyjnej Urzędu Miejskiego zostali zaproszeni ci najlepsi wraz ze swoimi nauczycielami. Uczestnicy konkursu, czyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, mieli za zadanie napisać wiersz lub kartkę z pamiętnika wybranego przez siebie bohatera, a następnie ją zilustrować. Opowiedziała mi o tym moja pani od polskiego i tak po prostu pomyślałam, że zrobię tę pracę. O kim pisałaś? O moim prapradziadku, który był sołtysem w Podgrodziu i tam rozbudował szkołę. Ja napisałam o Julii Wojciechowskiej, czyli gimnastyczce, która działała w tym wieku, w tych latach i zrobiłam z tego pracę właśnie, jak ona była na mistrzostwach w Berlinie i zajęła któreś bardzo dobre miejsce i wyniki tam. Napisałam o Janie Henryku Jedynaku, o jego przeżyciach podczas I wojny światowej, gdy był w szpitalu. Tego typu konkursy mają zdaniem organizatorów i władz miasta rozbudzić zainteresowania historią wśród młodych ludzi. To dla nas, jako osób dorosłych, jest to bardzo duża odpowiedzialność. To naszym obowiązkiem jest wytworzenie postaw, które kultywowałyby i które mówiłyby o tym potężnym znaczeniu, mianowicie propagowaniu patriotyzmu. W ostatnich latach, pewnie z winy nas dorosłych, także w szkołach odeszliśmy od wyrabiania postaw patriotyzmu i myślę, że takie konkursy, które właśnie tutaj są prowadzone, one nas z portem zbliżają. Na szczęście nie ma wojen, nie ma sytuacji kryzysowych, ale niemniej jednak patriotyzm powinien być kultywowany w każdym wieku, w każdym czasie i w każdym okresie i głębokie ukłony tutaj w stronę dębickiego chówca, że tą problematyką chciał się zająć. Bardzo cieszę się, że tak dużo uczniów wziął udział w tym konkursie. Stąd też chciałbym podziękować głębokie ukłony z mojej strony w kierunku państwa nauczycieli, że tak naprawdę zechcieli podjąć ten trud. Wszak bez ich ingerencji, bez ich pomocy zapewne ci młodzi ludzie w tym konkursie nie wzięliby udziału. Autorzy najlepszych prac otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody. Gratulacje przyjęli od wiceburmistrza Wojciecha Iwasieczki, przewodniczącego Rady Miejskiej Ryszarda Pękali oraz komendanta chówca ZHP w Dębicy i radnego miejskiego Mateusza Cebuli. Na koniec wszyscy zapozowali do wspólnego zdjęcia.